Tak jak widzicie, największe wrzery są na klapie. I tak jak już wcześniej wspominałem, zastosuję tutaj szpachlówkę z włóknem szklanym i to powinno rozwiązać problem. Po oczyszczeniu oczywiście stosujemy podkład antykorozyjny, który bardzo dobrze zabezpieczy wszystkie te wrzery. Wyczyszczenie czterech okien zajęło mi łącznie około 3,5 godziny. Klej do szyb niestety jest bardzo trudny do usunięcia. Szpachlówkę z włóknem szklanym zaciągnąłem metodą dna palucha, czyli maksymalnie ściągnąłem towar tak, aby wypełnił tylko wrzery. Po przeszlifowaniu wypełnię tylko drobne ubytki miękką szpachlówką i całość będzie gotowa do podkładowania. W międzyczasie usunąłem również okienko dachowe, skrupulatnie wyczyściłem całą powierzchnię dookoła i przygotowałem podmalowanie. Po malowaniu auta wstawię je ponownie, postaram się zrobić z tego nagranie. Niestety mamy słabą pogodę, dlatego wszystkie prace, które prowadzę, wymagają więcej czasu. Towar nie schnie tak szybko, jakbym tego chciał. Wspomagam się grzejniczkiem, no i jest to wymagane niestety. Słuchajcie, tutaj taka ciekawostka. Miałem takiego małego bąbelka na uszczelce, ale był polakierowany, wszystko było w porządku, ale tak coś mnie zaniepokoił. No i delikatnie zacząłem nacinać nożykiem. Okazało się, że ruda w środku siedzi. No i tak wykrawałem coraz więcej, więcej, więcej. No i finalnie doszedłem aż dotąd i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Także ruda jest naprawdę cwana. A tak wygląda już tylna klapa po wstępnej obróbce i zagruntowaniu tego podkładem antykorozyjnym. Zostały tam malutkie wrzery, które tak jak wcześniej wspomniałem, uzupełnię jeszcze z szpachlówką miękką. Prezentuje się to całkiem nieźle i mam nadzieję, że tak również będzie wyglądać po zapodkładowaniu. Udało mi się również zabezpieczyć już większość powierzchni przed lakierowaniem. Drzwi okleiłem, trzeba być przy tym naprawdę dokładnym, żeby nie zostawić wolnych przestrzeni. Wszystkie zamki, rygle, to co zostało zabezpieczone. Został mi jeszcze do oklejenia tył. Z tyłu, w miejscach gdzie były boczki, również zostanie to zabezpieczone. Niestety nie wszystko udało mi się zdemontować, dlatego oklejam tyle ile się da. Szyba czołowa została oklejona w szoferce folią, natomiast zewnętrznie papierem. Bardzo dokładnie zabezpieczyłem krawędzie. Podocinałem to odpowiednio. Maska, tak jak widzicie, wlot powietrza również bardzo skrupulatnie podocinałem wszystko. Lusterka już są zdemontowane. Szyby zaklejone w taki sposób, żeby pył nie dostał się do środka drzwi i żeby nie opadł na szyby. No i tak to wygląda. Jestem już dosyć blisko ukończenia przygotowania auta pod malowanie. Wlew paliwa, tak jak widzicie, również zabezpieczony. Tabliczka znamionowa na słupku kierowcy. Wszystko praktycznie już powoli jest gotowe. Została jeszcze jakaś godzinka pracy na dachu. No i auto będzie gotowe do odpylenia i do odtłuszczenia. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy już malować, także zapraszam Was serdecznie.